Cześć i czołem, dobry człowieku, ale mam fajne rzeczy dzisiaj dla ciebie. To znaczy zawsze mam fajne rzeczy, ale dzisiaj szczególnie się z tego cieszę. Zaczniemy od globalnego inwentarza plastiku, a właściwie zanieczyszczenia plastikiem. Kto na świecie produkuje najwięcej plastiku? Została wykonana absurdalnie gigantyczna robota, żeby to policzyć, powiedziałbym, że co do kilograma, kto dokładnie i gdzie produkuje plastikowe śmieci na świecie. Mamy mapę, wiemy to. I wiemy m.in. ile śmieci produkuje na przykład przeciętny Polak rocznie. Następnie, kolejna bardzo fajna rzecz. Udało się znaleźć konkretne neurony w mózgu ludzkim, które są aktywne, kiedy się wypowiada jakieś określone słowo. Czyli, przykłady Wam podam później. W każdym razie jesteśmy coraz bliżej zdekodowania, jak język pobudza konkretne neurony, jakie słowa pobudzają, jakie neurony w ludzkim mózgu. Niesamowite rzeczy. A na koniec, żeby było troszeczkę lżej, opowiem o podrabianym bursztynie sprzed, najdawniejsze z nich to właściwie sprzed prawie 3000 lat. Już wtedy występowały na terenie Hiszpanii specjalistyczne techniki podrabiania bursztynu. Fajne, bardzo fajne rzeczy, prawda? A my siadamy i czytamy. Zaczynamy od newsów, o czym plotkują dziennikarze czasopism Nature i Science. Słuchajcie, sekcja listów w czasopiśmie Science od lipca w zasadzie pęka w szwach od pewnej potężnej kontrowersji. To są listy i odpowiedzi na listy, i odpowiedzi na listy, itd., itd. O co chodzi? W Nowej Zelandii pojawił się taki pomysł, żeby uczyć w szkołach dwóch wersji rzeczywistości, mówiąc ostrożnie. Wersji naukowej i wersji zgodnej z tym, co mówią tradycyjne wierzenia Maorysów, czyli rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii. I to jest bomba. To znaczy, to jest bomba w tym takim niedobrym sensie. To ludzie dostali czegoś. Chodzi o zasadę wprowadzoną jakiś czas temu na próbę, dyskutowaną jako ogólną zasadę edukacji nowozelandzkiej, nazywaną po maoryjsku mana orite. To nie jest mana w sensie siły magicznej, tylko mana orite po maoryjsku oznacza identyczny status albo równa wartość, równy status. Co oznacza, że tradycyjne nauczania maoryjsów na temat działania świata miałyby mieć równy status co teorie naukowe, co wiedza naukowa. Okej, jakie to budzi? Okej, zacznijmy może tak. Dlaczego w ogóle I na czym polega problem? No dlaczego w ogóle wbrew pozorom to nie jest aż takie złe to, co się dzieje? Dlatego, że powolutku nauka, mówimy teraz konkretnie o nauce, zaczyna wracać do tego, co było wypierane, tłamszone i niszczone przez ostatnie stulecie, a mianowicie do wiedzy rdzennych mieszkańców jakiegoś regionu. My się często przekonujemy, że to jest wiedza po prostu ważna i wartościowa. Mamy wiedzę medyczną mieszkańców Ameryki Południowej czy Indonezji chociażby, która bywa naprawdę świetna. My się z tych roślin i od tych ludzi uczymy. Mamy, niedawno opisywałem o tym, wczytamy naturę, mamy aborygenów australijskich, którzy mają pewną metodologię wypalania terenu w Australii i ona działa. Ona zapobiega powstawaniu poważniejszych pożarów na dłuższą metę. Więc jest dużo tego typu rzeczy. Dalej, naukowcy coraz częściej słuchają głosu lokalnych mieszkańców, kiedy trzeba podejmować jakieś decyzje. Na przykład były już zatrzymywane plany budowy teleskopu na jakiejś górze, ponieważ dla osób, które tam mieszkają, to jest góra o dużej ważności. Święta góra, powiedzmy sobie. Mamy sytuacje takie na przykład, że kiedy były robione wiercenia w dnie pewnego jeziora, to na miejsce zostali zaproszeni przedstawiciele, to było na terenie Kanady, przedstawiciele tak zwanych pierwszych narodów, ludzi, którzy tam mieszkają od setek tysięcy lat, żeby wszystko było ok, żeby mogli niejako pobłogosławić to wiercenie. Więc ogólnie rzecz biorąc, to się wszystko dzieje na tle ponownego wpuszczania skolonizowanych narodów do zachodniego, białego, w dużym uproszczeniu świata naukowego. Okej, taka jakby takie jest szerokie ideologiczne tło tego, co się dzieje. Natomiast na czym polega problem? No tak nie może być, piszą autorzy tego listu, który tutaj teraz widzę, żeby była jasność, World Science and Indigenous Knowledge. Nie może tak być, no bo nauka pewnych rzeczy nie może przyjąć. Jedną z tych rzeczy jest stwierdzenie, że Słońce jest czymkolwiek innym niż jest naprawdę, albo Księżyc jest czymkolwiek innym niż jest naprawdę, że pory roku są wywoływane przez cokolwiek innego niż zjawiska astronomiczne itd., itd. I tu się pojawia naprawdę poważny problem, bo tak naprawdę wynika to wszystko z
z bardzo nowoczesnego, takiego liberalnego impulsu, żeby oddać głos wszystkim. Natomiast z drugiej strony dokładnie ci sami ludzie o dokładnie tym samym liberalnym światopoglądzie od dziesiątków lat mówią: kreacjonizm w szkołach nie. To są czasami ci sami fizycznie ludzie, którzy protestowali jeszcze 20-30 lat temu bardzo ostro przeciwko, i dalej protestują, przeciwko wprowadzaniu kreacjonizmu do szkół amerykańskich, no bo to jest przecież światopogląd niezgodny z prawdą. I tyle. Ja nie będzie z mojej strony głębszego komentarza, kto tu ma rację, kto nie ma racji. Chciałem wam tylko donieść. O tym huczy teraz cały świat naukowy. Zaczynamy od zanieczyszczenia plastikiem, mówiąc konkretniej od zanieczyszczenia makroplastikiem, w odróżnieniu od tego, o czym pewnie już słyszeliście, czyli mikroplastiku, mikroskopijnej wielkości cząsteczek plastiku. Nie. Tutaj mówimy konkretnie o plastiku widocznym gołym okiem. Oni to tam definiują precyzyjnie, po prostu butelki, nakrętki itd., itd., woreczki foliowe, makroplastik. Ogólnie rzecz biorąc, jaki jest plan? To, co oni zrobili, to jest gigantyczna robota. Oni zrobili herkulejski wysiłek. Stworzyli globalny model przepływu plastiku. Możecie to sobie poczytać i pooglądać. Nie będę tego szczegółowo analizował. Natomiast w praktyce, jaka jest logika tego diagramu? Logika tego diagramu jest taka. Zbadajmy wszystkie możliwe ścieżki, jakimi może wędrować plastik od momentu, kiedy został wyprodukowany. Może zostać wyrzucony na ulicę. Tu leży jakiś papierek na przykład, tak? Tam leży jakiś kawałek torebki foliowej. Może zostać spalony legalnie albo nielegalnie. Może podlecieć recyklingowi, może zostać zakopany w ziemi. Jest po prostu cała lista rzeczy, które mogą się wydarzyć. Może zostać zgubiony przez śmieciarkę. To też tam brali pod uwagę. Może zostać zebrany przez ludzi, którzy zbierają plastik, żeby go potem sprzedać. No. Wypisujemy wszystkie logiczne możliwości. Następnie próbujemy je przeanalizować na podstawie dostępnej literatury na całym świecie. Czyli oni cytują potem w apendyksie, w aneksie do tego artykułu, setki artykułów naukowych typu: co zbierają zbieracze plastiku w Bombaju? Albo jakość zbierania śmieci w miastach czeskich w latach 2009 do 2015. Setki tego typu artykułów. Jakbyście się zastanawiali, po co się publikuje tego typu badania o jakości zbierania plastiku w czeskich miastach w 2015 roku, po to, żeby ktoś inny później to wykorzystał. Te dane będą miały oczywiste dziury, czyli nie wszystko wiemy, tak? Wiemy to dla Czech, nie wiemy tego dla Słowacji może, albo dla Węgier. Co jest następnie zrobione? Potężny model opierający się na jakichś uśrednianiach, przybliżeniach, nauczeniu maszynowym. W praktyce chodzi o to, żeby w najbardziej wiarygodny sposób wypełnić wszystkie luki w wiedzy. Wiemy, ile się spala plastiku na przykład w trzech krajach afrykańskich. Nie wiemy, ile się spala plastiku w tym kraju afrykańskim. Spróbujmy to jakoś. To są skomplikowane modele biorące pod uwagę, ile tam jest pieniędzy w tym kraju, jak dobrze jest rozwinięty system. Rozumiecie, o co chodzi. To długopis. Mógłbym opowiadać kilka godzin o tym artykule naukowym, co oni dokładnie zrobili, i bym zmęczył siebie i was. The bottom line. Oni powiedzieli, że tak, mamy naszym zdaniem najlepszy dotychczas model, ile jest śmieci na świecie, ile ich powstaje. Więc jakbyście chcieli wiedzieć, to co ja teraz zrobię, to wam przytoczę szereg wyników z tego badania. Sama liczba powstawania plastikowych śmieci na świecie to 52 miliony ton rocznie. To jest dla roku 2020, ale no plus minus teraz jest pewnie tak samo. Co jest 1/5 wszystkich śmieci? Czyli wszystkich śmieci produkowanych na świecie jest 250 milionów ton rocznie. Z tego 1/5, czyli około 50 milionów ton, to są śmieci plastikowe. Co ciekawe, większość jest spalona. Niewielka większość. 57% wszystkich śmieci plastikowych na świecie jest palonych. Tylko 43% z nich to są odpady, które trafiają do rzek, do gleb, do oceanów, do mórz. To jest dla mnie interesujące. Ja myślałem, że spalanie śmieci jest specjalnością polską, ale to był tylko mój najwyraźniej polonocentryzm. Ogólnie wygląda na to, że śmieci na świecie plastikowe po prostu się pali. Ponad połowa śmieci zostaje spalona. I potem to zostało podzielone na kraje, na regiony i na kraje. Od razu oni wyjaśniają, jeżeli chodzi o tak zwany eksport śmieci, to oni mówią, nie wzięliśmy go pod uwagę, czyli nie bierzemy pod uwagę źródła danego śmiecia, natomiast oni oszacowują, piszą, że
w niewielkim stopniu odpowiada za to, kto te, gdzie te śmieci wylądowały. Czyli w większości krajów na świecie, a na pewno w tych krajach, które produkują najwięcej śmieci, to są śmieci lokalne. Czyli osławiony problem eksportu śmieci w zasadzie nie jest tutaj czynnikiem. On dotyczy czegoś innego, śmieci elektronicznych. Plastik, śmieci plastikowe są tam, gdzie są ich, jest ich pierwotne źródło. No i teraz tak. Cóż my tu mamy? No może jakąś mapkę Wam pokażę. Zacznijmy od takiej mapki podsumowującej. Oto i ona, to jest cały świat. Tu mamy produkcję, tu mamy emisję, tak? Emisję plastiku w podziale na dany kraj. Oczywiście, żeby była wiadomość, numer jeden Indie. Indie są produkującym najwięcej śmieci na świecie krajem świata. Niedaleko niżej, chyba w pierwszej piątce, Chiny, Nigeria, Indonezja. To jest taki szczyt, to są najwięcej produkujące śmieci kraje świata. Tu mamy w podziale na regiony. Azja Południowa, kilkanaście milionów ton z tych 50. Azja Południowo-Wschodnia 7, czyli cały ten region świata produkuje niecałą połowę wszystkich śmieci na świecie. Słuchajcie, Europa, Ameryka Północna, 0,05 miliona ton, czyli 50 tysięcy ton śmieci. To jest jakiś mikroskopijny procent wszystkich śmieci. Tak zwana reszta Europy, czyli cała Europa z wyjątkiem Europy Wschodniej. Wedle mojej wiedzy Polska nie należy tutaj do Europy Wschodniej. Europa Wschodnia zaczyna się na wschodniej granicy Polski. Czyli w każdym razie Europa Zachodnia produkuje łącznie 250 tysięcy ton śmieci. Nie będę wszystkich liczb podawał. Zostawiam Wam link do artykułu. Wyczytacie tam wszystko, co Was interesuje. Ja tylko kilka takich prostych podsumowań. Co jeszcze? Indie, Chiny. Dlaczego tam się produkuje najwięcej śmieci? Bo to jest interesujące. Można by powiedzieć, że to wynika z tego, że tam jest najwięcej ludzi. I w bardzo dużym stopniu to jest prawdą. Czyli jeżeli zobaczymy sobie następny wykres, czyli produkcja śmieci w przeliczeniu na obywatela jednego, to wcale to nie jest takie oczywiste, że mieszkańcy Indii produkują najwięcej, największymi śmieciuchami, produkują najwięcej śmieci. Tu mamy to. Czyli produkcja, to jest emission. Oni nazywają emission, to jest produkcja śmieci plastikowych w kilogramach na obywatela na rok. Zwróćcie uwagę, kilogramy na rok. Tutaj kolor fioletowy to jest wszystko mniej niż jeden. My należymy do krajów, w których jest mniej i to znacznie mniej od razu. Mniej niż jeden kilogram śmieci na łebka produkowanych przez jednego człowieka. Tych śmieci będących zaśmieceniem, czyli niekontrolowanych śmieci. Tutaj mamy kraje, gdzie to jest nawet więcej niż 17, ale zwróćcie uwagę, że to nie są te kraje. Ogólnie rzecz biorąc, jak się przyjrzycie temu, macie też tabelki, jeżeli bardzo chcecie. Chiny i Indie, te kraje, które się zwykle o to najbardziej podejrzewa, ale też na przykład Indonezja, wcale nie należą do krajów, w których ludzie najwięcej śmiecą, ludzie produkują najwięcej śmieci. Oni podają tutaj, jakbyście się zastanawiali, że Indie, czyli ten kraj, który wypuszcza najwięcej śmieci plastikowych do środowiska, jest 127 na liście 200 krajów świata pod względem ilości śmieci produkowanych na łebka. 6 kilo. 6 kilo na przeciętnego obywatela Indii. Chiny na miejscu 153. 2 kilo na obywatela. No i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie jest to wcale tak. Więc ogólnie rzecz biorąc, ich analiza jest taka. Jeżeli przyjrzymy się znowu tym sposobom, na jakie śmieci trafiają do środowiska, to największym źródłem na świecie nie jest indywidualny akt śmiecenia, czyli oni to nazywają littering, tak? Śmiecenie. Czyli ja wyrzucę i nie zostanie to przez nikogo zebrane. Tylko największym źródłem śmieci plastikowych na świecie jest system zbierania śmieci, który nie działa. Czyli w tych krajach jest to niedostatkiem systemu, a nie, powiedzmy sobie, niedostatkiem ludzi, mówiąc w dużym uproszczeniu. Cóż jeszcze z tego wszystkiego wynika? Może tak. Kraje Europy Zachodniej i Polska, kraje Ameryki Północnej należą do tych krajów śmiecących zdecydowanie najmniej. Średnia dla całego tego regionu wynosi mniej więcej 0,08 kg śmieci na rok, czyli 80 gramów śmieci, mniej więcej. Około 100 to jest, no powiedzmy sobie około 100, biorąc pod uwagę, gdzie się znajduje Polska, jakie są te wyniki, możemy tak liczyć, jakbyście się zastanawiali. Czyli 100 gramów śmieci plastikowych trafia do środowiska za sprawą przeciętnego Polaka rocznie. Czy coś jeszcze z jakichś statystyk? Wiecie, tego tu jest mnóstwo liczb. Ogólnie rzecz biorąc, wynika z nich, jakbyście się tak zastanawiali, jaki jest obecny
obraz tego, skąd się biorą śmieci i skąd się bierze zanieczyszczenie plastikiem na świecie, to te rzeczy, które są godne zapamiętania. Mniej więcej połowa, nieco ponad połowa, to jest spalanie. I oni piszą, że ponieważ zbliża się już czas, żeby świat, jest taki tak zwany plastic treaty, traktat o plastiku, który ma niedługo zostać wprowadzony na świecie, jeżeli chcemy sobie z tym problemem poradzić, to nieproporcjonalnie dużo uwagi poświęca się tym makroskopowym śmieciom, które gdzieś tam pływają, wiecie, te plamy śmieci i tak dalej, no słuchajcie, większość zostaje spalona. 57% zostaje spalona. Zajmijmy się tym spalaniem, bo to trafia do atmosfery, czyli no, tak, to, jest, to budzi pewnego typu problemy swoistego rodzaju. Druga sprawa, no nie Europa Zachodnia, nie Polska, nie Ameryka Północna, łącznie kraje wysoko rozwinięte, ładniej kraje o wysokim dochodzie, high income countries, łącznie przyczyniają się w 0,3% światowej produkcji śmieci plastikowych, za nie odpowiadają kraje wysoko rozwinięte. Więc co jest, jakby, co jest problemem do rozwiązania? No problemem do rozwiązania jest zorganizowanie systemu zbierania śmieci. Oni tu się rozpisują na przykład o tym, że zaskakująco ważny jest system zbierania śmieci w miastach. Zamiatanie, normalne zamiatanie, coś takiego w iluś tam procentach odpowiada za blokowanie tych śmieci przed przedostaniem się do środowiska. Kontrola nad spalaniem i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie rzecz biorąc, cała potężna masa statystyk, nie było jeszcze czegoś takiego. Jeżeli Was zainteresuje temat śmiecenia na świecie, macie link. Zaglądajcie, dowiedzcie się. No to jest po prostu potrzebne, żebyśmy mieli racjonalny obraz tego, jak naprawdę wygląda światowy problem śmiecenia plastikiem. A następnie przyglądamy się mózgowi ludzkiemu, a też więc i waszemu mózgowi, kiedy słuchacie tego, co ja wam w tym momencie mówię. To jest niesamowite, to jest magiczne wręcz to, co się dzieje. Zwróćcie uwagę, słyszycie wypowiadane przeze mnie słowa i je rozumiecie. Czyż to nie jest niezwykłe zjawisko przyrodnicze? Gdzieś w tym procesie rozumienia pojawia się wasz mózg, który przepuszcza dźwięki trafiające do waszych uszu. Ten sam mózg przepuszcza też wyrazy trafiające do waszych oczu i później przechodzi to w jakiś magiczny sposób. Już wiemy, że dzieje się to głównie w tak zwanej korze przedczołowej. No i co? I potem się dzieją cuda. Wpadacie na pomysły, podejmujecie decyzje, dokonujecie różnych zachowań, czyli behawiorów, ale gdzieś po środku tego wszystkiego jest mózg, który potrafi odróżnić od siebie słowo kolec i słowo kolega i słowo bolec, i każde z tych trzech słów wywołało w waszych mózgach, w waszej korze przedczołowej nieco inny prąd. Jak to się dzieje? Mamy chyba pierwszy na świecie tak dokładny obraz tego, co się dzieje. Zostało wykonane badanie na około 20 ochotnikach, którzy mieli otwarty mózg i wyrazili zgodę na operację na otwartym mózgu z zupełnie innego powodu. Od razu wam powiem, że tego typu eksperymentów nie wykonuje się tak po prostu. Tego typu eksperymenty zawsze są wykonywane w jakimś celu. Nikt by się nie zgodził na tego typu eksperymenty tylko dla celów poznawczych. Więc co zostało zrobione? Osoby, które miały wszczepiane stymulatory kory mózgowej. To są elektrostymulatory, które się wkłuwa w mózg i one pomagają w leczeniu drżeń mięśni, choroby Parkinsona, niektórych problemów psychologicznych, psychiatrycznych, więc mamy takie coś. Podczas wykonywania tej operacji i tak się monitoruje stan kory mózgowej, więc przy tej okazji 20 osobom przyklepano do ściśle określonego miejsca w korze przedczołowej, patrzymy, to jest mniej więcej tutaj, w tej okolicy, pokażę wam zresztą gdzie, zestawy mikroelektrod. Patrzymy tutaj. Powiększymy na ekranie dokładnie ten fragment mózgu, żeby zrozumieć, co nastąpiło. Przepraszam, mózgu. Tutaj, pa. To są położenia tych zestawów, które testowano. Kolorem jasnobrązowym zaznaczone są obszary podejrzewane o to, że język reprezentuje w nich, że mózg reprezentuje w nich język. No i okej. I co tam zostało zrobione? Zostały do tego miejsca przyklepane zestawy mikroelektrod. Co to są? To są druciki, tutaj bodajże wolframowe w większości przypadków, które się wkłuwa w mózg i one mają tak cieniutkie końcówki, że w zasadzie mogą być w kontakcie z pojedynczymi neuronami albo zbierać sygnał od pojedynczych neuronów. Tutaj każdy z tego typu zestawów mikroelektrod miał ich około kilkaset. Taki typowy zestaw ma ich 400, testowali kilka różnych.
Więc przyklepujemy to i zostały następnie wykonane różnego rodzaju badania wstępne i filtry, żeby zobaczyć, czy one faktycznie łapią pojedynczy neuron. Nie zawsze się to udawało, w kilkudziesięciu przypadkach tak. Więc zbieramy sygnał z tych elektrod, czy one zachowują się tak, jakby były pobudzane przez pojedynczy neuron. W niektórych przypadkach udało się to zrobić i co mamy? Mamy kilkadziesiąt neuronów. Co następnie robimy? Bierzemy tych ochotników, którzy nie są uśpieni na czas operacji, tylko są przytomni, i dyktujemy im na głos zdania. Łącznie przetestowano 131 zdań na ochotnika, w których łącznie, średnio 131, w których łącznie znajdowało się 460 różnych słów. Testowane były różne zdania. Na przykład zdanie: The child bent down to smell the rose. Dziecko schyliło się, żeby powąchać róże. A następnie monitorujemy aktywność tych neuronów. Uwaga, patrzymy teraz tutaj. Tu mamy nagranie dźwięku, wypowiadane tak, nagrania tego zdania, a tu mamy aktywność trzech przykładowych komórek. Te czarne kreski to są spike, to są te fale pobudzenia elektrochemicznego przechodzące przez neuron. Sygnały neuronalne. I co z tego wynika? Nawet na oko, zauważcie, to są trzy różne komórki, trzy różne konkretne neurony w mózgu. Każdy z nich reagował nieco inaczej. Powtórzyli to oczywiście wiele razy, żeby się upewnić, że to nie jest przypadek i okazało się, że są, nie wszystkie, że są neurony, które wydają się reagować selektywnie. Na przykład wydają się strzelać tylko wtedy, kiedy padają pewnego typu słowa. Nie udało się znaleźć żadnego neuronu, który na przykład reagowałby tylko na słowo dziecko. Ale znaleziono neurony, które reagują niemal wyłącznie na przykład na słowa związane z pokrewieństwem. Dziecko, ojciec, matka i tak dalej. Gdybyście się zastanawiali, to ostatecznie zostało znalezionych 9 tego typu grup tematycznych. Czyli znaleziono 9 przypadków, kiedy udało się zgrupować te neurony jako reagujące na jakiś temat. Te tematy to czynności, jedzenie, stany, w jakich się występuje, no, głównie przymiotniki, rodzina, zwierzęta, przyroda, imiona, nazwy przedmiotów i określenia przestrzenne. Tutaj sobie zobaczcie, jak to wygląda na mapie. Wygląda to w ten sposób. To jest taka mapa słów, jak ona powstała, zaraz o tym powiem, bo to też jest kapitalne. I to są przykładowe słowa. One są rozmieszczone tutaj w przestrzeni ze względu na to, jak bardzo podobne do siebie były reakcje danego neuronu. Czyli tu mamy gdzieś, powiedzmy sobie, tu by gdzieś były neurony, które reagują na słowo noodles, czyli makaron. A tutaj by były neurony reagujące na słowo coffee. One reagują w podobny sposób. Zobaczcie sobie w ten. Ha! Czyli, patrzcie, jesteśmy nieco bliżej czego? Zrozumienia, w jaki sposób mózg ludzki reaguje na bardzo konkretne pobudzenie. Być może od razu pomyśleliście, czy dałoby się z tego czytać myśli? Bardzo słusznie, że o tym pomyśleliście, bo to jest bardzo rozsądne pytanie. Natomiast ucieszę Was. Postanowiłem nagrać osobny film w duchu Czytamy naturę po godzinach, gdzie odpowiem dokładnie na to pytanie. Czy to badanie jest już bliskie rozwiązania problemu czytania w myślach? Zajrzyjcie sobie na moim własnym kanale Łukasz Lamża, będzie film Czytamy naturę po godzinach, czy da się już czytać w myślach. Ale póki co, zanim wejdę w filozofię i w science fiction i w Elona Muska i jego genialne pomysły na przyszłość, jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy z tego badania, która, że tak powiem, doprowadziła mi do eksplozji mózgu. Mianowicie, co oni zrobili? Jak zbadać, znaczy, w jaki sposób wyrazić, czy te słowa są do siebie podobne, czy są zbliżone? Okazuje się, ja o tym zresztą opowiadałem, wczytamy na to już kilka razy, że dokładnie takie samo pytanie zadają sobie ludzie pracujący dzisiaj nad sztuczną inteligencją. Wspominałem o tym wielokrotnie, to jest tak zwane word embeddings, czyli to się też nazywa wektoryzacją słów. To jest metoda wyrażania jakiegoś języka w przestrzeni. Opowiem o tym jeszcze raz, błyskawicznie, bo bardzo lubię o tym opowiadać, a to jest fundament jednej z najważniejszych dzisiaj technologii, czyli sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, wielkich modeli językowych. Robi się to tak, badamy jakiś język, badamy miliard zdań w danym języku i rozmieszczamy słowa występujące w tym języku w przestrzeni. W tym wypadku oni sięgnęli do przestrzeni 300-wymiarowej. Czyli dajemy komputerowi takie zadanie. Rozmieść w przestrzeni słowa, które są używane w podobny sposób. Na przykład, bardzo lubię spędzać czas z moją córką i bardzo lubię spędzać czas z moim synem. To są dwa bardzo podobne zdania i syn i córka występują w podobnym kontekście. Te słowa są niejako do siebie podobne, bo są stosowane w podobny sposób. A bardzo rzadko ludzie mówią,
bardzo lubię spędzać czas z moim parasolem, albo bardzo lubię spędzać czas z moim kamienicę, albo bardzo lubię spędzać czas z moim albowiem. Słowo albowiem się tam nie pojawia nigdy. Jeżeli wykonamy tego typu metodą czesanie naszego miliardowego zbioru zdań, to okaże nam się, że te słowa można w przestrzeni rozmieścić i one się znajdą w podobieństwie podobnie używanych słów. Dlaczego o tym mówię teraz? Dlatego, że ci ludzie nałożyli na siebie dwie mapy. Mapy podobnie reagujących neuronów nałożyli na tę mapę zbliżonych do siebie słów w przestrzeni języka. I one były do siebie podobne. To były... Oni znaleźli te same zgrupowania, co jest niesamowite. To jest jak to przeczytałem, to mi tętno skoczyło. Bo co to oznacza? To oznacza, że z dwóch niezależnych źródeł otrzymaliśmy potwierdzenie, że ludzie w mądrości miliarda tekstów i w strukturze anatomicznej mózgu konceptualizują, wyobrażają sobie rzeczywistość w bardzo podobny sposób. Uważają za podobne rzeczy w taki sam sposób. A na tym, czyli na tej przestrzeni wektorowej słów, opierają się dzisiaj czat GPT i tego typu inne duże modele językowe. Czyli jeżeli zapytacie tego typu czata GPT o coś, to on uzna, co jest do siebie podobne, jak używać słów, opierając się na tej przestrzeni słów. Tymczasem okazuje się, że neurony w tej części naszego mózgu też reagują na sposób zorganizowany logicznie bardzo podobnie. To jest niesamowite. Kapcie ze mnie spadły, kiedy o tym przeczytałem. Natomiast inne konsekwencje tego, no jesteśmy coraz bliżej zrozumienia, jak mózg reaguje na język. Podam Wam jeszcze dwie ciekawostki z tego artykułu, żeby za dużo nie filozofować. Jedna jest taka. Mózg reaguje inaczej na słowo zamek i słowo zamek zależnie od kontekstu. Czyli to nie jest obszar reagujący na dźwięk. Czyli oni to testowali tutaj na słowie rose, które po angielsku albo oznacza róża, albo wzniósł się. Mamy czasownik rise. The sun rises every day. The sun rose yesterday. Słońce wstało, wzniosło się wczoraj. Czyli słowo rose może oznaczać różę albo wzniósł się. I oni to na tym konkretnym przykładzie przetestowali. Inne neurony reagują na słowo rose w tym kontekście. Czyli to już jest po pewnej obróbce. Czyli te neurony, one nie jest tak, że reagują na sylaby, one reagują na kontekst. Druga sprawa, jeżeli mamy jakiś neuron, który wydaje się reagować na słowo child, ale wymieszamy słowa w zdaniu, czyli powstanie nonsensowne zdanie, to on nie zareaguje w ogóle. Czyli nasz mózg wydaje się, że... To jest nawet ciężko dokładnie powiedzieć to, co tu zaszło. Szukam tego przykładu, którym się posłużyli, ale to są rzeczy typu dziecko pochyliło się, żeby powąchać różę, albo zdanie filiżanka dziecko w kubek krzesło 80 albowiem. Jeżeli się wypowie to drugie zdanie, to ten sam neuron, który zareagował wcześniej, obudził się, kiedy padło słowo dziecko, on się nie obudzi później, kiedy też padnie słowo dziecko, brzmiące dokładnie tak samo. Czyli kiedy ten prąd przechodzi przez korę mózgową, to już na tym etapie on koduje sens całego zdania, niejako. Magia i jeszcze raz magia. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Są fascynujące rzeczy po prostu. I to jest duży krok, bo skoro się okazało, że to się da, to teraz kolejni ludzie będą to robić. Bo tych systemów się robi sporo. Te mikroelektrody są teraz wysoko rozwinięte, więc można teraz jechać dalej, bo już wiemy, że to działa. Czytamy mózgi. A na koniec pomówimy o długiej historii fałszerstw i oszustw. Konkretnie będziemy mówili o fałszowanych koralikach bursztynowych. Nie wiem, czy wiecie, że Polska była kiedyś jednym z najważniejszych miejsc na mapie Europy. Dalej zresztą pod pewnymi względami jest, na przykład jest ojczyzną, czytamy naturę. Natomiast wówczas, nawet gdy jeszcze Polski nie było, to już coś było na rzeczy, no mówiąc już poważnie, z terytorium wokół Morza Bałtyckiego wywodzą się bursztyny, które szlakiem bursztynowym, a właściwie szlakami bursztynowymi, płynęły na cały świat śródziemnomorski do Bliskiego Wschodu. Bursztyny były cenione, były kupowane, wiemy, że za dobrą kasę, były szanowane, no i właśnie, i były też podrabiane. Autorzy tego badania opisują szereg znalezisk na terenie Półwyspu Iberyjskiego sprzed 2,5 tysiąca lat, 3 tysięcy lat. Mówimy o czasach przedrzymskich.
tych znaleziskach, co ciekawe, znajdowane były owszem koraliki, naszyjniki bursztynowe zawierające koraliki bursztynowe, o takie, przy czym to, co tu widzicie, to są fałszywki. Na takim naszyjniku czasami znajdowały się prawdziwe koraliki bursztynowe, ale także fałszowane. Zaraz Wam powiem, jak powstające. Więc co zostało zrobione? One zostały bardzo dokładnie obejrzane. Najpierw organoleptycznie, no że rzeczywiście to się zachowuje jak bursztyn, wygląda, jest w dotyku. Później mikrofotografie, o, taki piękny koralik, wyglądający trochę jak nadgryziony, jakiś, nie wiem, omączony pączek. No, no w każdym razie to leżało w ziemi 2,5 tysiąca lat, ale oni się zarzekają, że to na pewno wyglądało jak bursztyn kiedyś. Niektóre z nich rzeczywiście mogłyby świetnie nawet dzisiaj udawać koralik bursztynowy. Zostało to później zeszlifowane, obejrzane bardzo szczegółowo pod mikroskopem. Tu mamy warstwy kolejne tego, patrzcie na skalę. 50 mikrometrów, czyli 1,20 mm. Spektroskopia każdej z tych warstw. Co to jest? Co to jest? No więc okej. Okay. Jak powstawały fałszywki? Bierzemy kawałek muszli albo w pewnych sytuacjach porowatej skały, ale głównie to jest z muszli i obtłukujemy to i szlifujemy to w kształt koralika. Następnie pokrywamy to klejem wykonanym z kości zwierzęcych, a na to lepimy, to oblepiamy kompozytem, materiałem dwuskładnikowym złożonym z żywicy i wosku pszczelego. Co więcej, do tego dwuskładnikowego materiału, oni piszą, że chyba wydawał się rzemieślnikom zbyt blady jednak, dodawano trochę barwników karotenowych pochodzących z jakiejś rośliny, z jakiejś pomarańczowej bądź czerwonej rośliny. Ostatecznie mamy coś, co się składa z trzech głównych rzeczy. Żywica i wosk odpowiadają za konsystencję, zachowanie się, za właściwe zachowanie się tego materiału, a karoten za kolor. I to oni mówią, no to jest skomplikowana procedura, która musiała być ewidentnie udoskonalana. No i teraz oni mówią tak, naszym zdaniem to miało udawać bursztyn. I to jest, wiecie, jedna rzecz to jest archeolog, który coś wykopał w ziemi i co bardzo dokładnie pokazuje. Inną rzeczą jest mówienie o czyichś intencjach. Bo oni wprost to piszą, że nie tylko chcemy pokazać coś, co mogłoby być imitacją, chcemy wykazać w systematyczny, naukowy sposób, że to była imitacja. Czyli że intencją rzemieślników, którzy to wykonali, było udawanie bursztynu. I to jest, no, od razu Wam powiem, to jest najtrudniejszy fragment tego artykułu i najbardziej nieprzekonujący, no bo można dyskutować z wszystkim, co oni napisali. W skrócie, nie będę Wam tego streszczał, jeżeli Was to naprawdę interesuje, zajrzyjcie, bo, no bo to jest, no to jest w sumie ciekawe, w jaki sposób archeolog do tego podchodzi, bo oni wychodzą od podstaw zupełnie, że każde działanie ludzkie obdarzone jest jakąś celowością. Ludzie poświęcają pewną ilość wysiłku, tylko jeśli mają motywację. Później oni rekonstruują znaczenie bursztynu w społecznościach iberyjskich V wieku przed naszą erą. Wykazują, że motywacja mogła być bardzo silna. I to, i tamto, i tamto. Ogólnie to jest taka próba opisania bardzo systematycznie sposobu rozumowania człowieka, który chciałby to bardzo dokładnie wykazać. Że to nie tylko wyglądało jak bursztyn, ale miało wyglądać jak bursztyn. Czy jest to przekonujące, czy nie, mówię, zapoznajcie się z tym szczegółowo, to jest takie długie, skomplikowane rozumowanie. Natomiast zwróćcie uwagę, że to nie jest łatwe. Ciężki jest chleb archeologa, bo my nie możemy cofnąć się 2,5 tysiąca lat w czasie i zapytać tych ludzi, ej, ty to chcesz podrabiać, czy po prostu lubisz żółte koraliki? Oni mówią, że biorąc pod uwagę, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak obciążony znaczeniami i wartościami był bursztyn, jak ważny był bursztyn, oni mówią, że to nie może być tak po prostu przypadek, że oni jakby z wyrafinowaniem i perfidnie chcieli stworzyć imitację. Czy tak było, czy tak nie było? Myślę, że spokojnie ten artykuł broni się w samej swojej części, w której relacjonują znalezione na Półwyspie Iberyjskim rzeczy bardzo dobrze udające bursztyn. Patrzcie, ile roboty trzeba było w to włożyć. No najwyraźniej był bardzo cenny ten bursztyn, prawda? Jeśli opłacało się go w ten sposób podrabiać. Tyle. Dzięki. Kłaniam Wam się nisko. Pa, pa.